Dzień dobry. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy, proszę o wyciszenie lub włączenie telefonów komórkowych. Tu, lista sołtysów, Pani Doradko. Można później to zrobić. Był w górę. Dobrze, idź tam na korytarz. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Otwieram 23. sesję Rady Gminy. Proszę już o ciszę. Proszę o ciszę. Witam serdecznie Państwa radnych. Witam Pana Henryka Konicznego, wójta gminy Pałków. Witam Pana Krzysztofa Majora, zastępcę wójta, Panią Annę Majtert z Pernika. Witam bardzo serdecznie Pana starostę, Pana Wiesława Skowrona, przepraszam bardzo, zapomniałem imienia, przepraszam jeszcze raz. Witam Pana mecenasa Zygmunta Ptaka, radnego powiatowego Pana Pawła Pękale, Panią sekretarz Barbarę Padelską. Witam również sołtysów i wszystkich, którzy nas oglądają online. Proszę Państwa, otrzymaliście, stwierdzam, że na podstawie listy jest nas 14 radnych. Nieobecna jest Pani Monika Stepańska ze względów zdrowotnych, więc nieobecna zostaje wymieniona. Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Ponieważ jakiś drobny problem techniczny mamy z pilotami, w związku z tym te pierwsze głosowania przeprowadzimy ręcznie. Panią wiceprzewodniczącą poproszę o to, żeby policzyła głosy. Panią protokołem, żeby zapisywała imiennie, a potem jak te piloty wrócą do działania, to potwierdzimy te głosowanie. Otrzymaliście Państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma uwag. Ja chciałbym, proszę Państwa, ze względu na to, że wtedy, kiedy wysyłaliśmy zawiadomienia, bo jeszcze nie było wiadomo o wszystkich obostrzeniach, mamy ważne punkty dzisiaj, dlatego sołtysi też zostali zaproszeni, ale żebyśmy mogli, że tak powiem, zachować te wszystkie reżimy sanitarne, chciałbym przesunąć punkt, który dotyczy rozpatrzenia wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wygodę Gminy Funduszu Sołeckiego i zrobić ten punkt punktem 6, czyli po informacji Pana Starosty Koleńskiego na temat działań podejmowanych w celu zapewnienia komunikacji, tak żeby sołtysi byli obecni, a potem zrobić przerwę i sołtysi będą mogli opuścić sesję. Czy mają Państwo uwagi do tego, co powiedziałem? Ok, czyli punkt dotyczący, punkt 12, także w takim razie punktem 6, pozostałe zmienią numerację. I jeszcze jedno, ponieważ nie wiadomo, jak dalej będziemy w tej pandemii funkcjonować, pojawiły się jeszcze nowe projekty sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego gminy Pałków, o których mówiliśmy na komisji, tylko nie zostały one jeszcze wtedy wprowadzone do porządku. W związku z tym chciałbym wprowadzić cztery uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego gminy Pałków.
które otrzymają kolejne numery. Oczywiście jak będziemy o tych uchwałach mówić, to wtedy, znaczy jak będziemy do tych uchwał, to omówimy je szczegółowo. Czy mają Państwo uwagi do tego? W takim razie Pani protokołami podpowiada, że jest to 5 uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego. Czy chce się Pani, żebym je odczytał teraz? Czy jak będziemy je omawiać? Będziemy omawiać. Będziemy omawiać. Tak, będziemy omawiać. Więc proponuję, żeby to było po punkcie 17. Po punkcie 17, kiedy jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego i kolejne te 5 uchwał. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki. Proszę przytrzymać dłużej. Stwierdzam, że wszyscy są za, czyli przyjęty porządek obrad jednogłośnie. Protokół z ostatniej sesji był opublikowany, był dostępny w sekretariacie i opublikowany na BIP-ie w dniu 2 marca. Czy mają Państwo uwagi do protokołu? Nie widzę. To w związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 4. Informacja wójta gminy o pracy w okresie między sesjami Rady Gminy. Bardzo proszę Pan wójt. W okresie od poprzedniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 lutego bieżącego roku, do obecnej realizowane były zadania inwestycyjne, jak i również związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy. W okresie tym trwały prace budowlane będące przedmiotem umów zakontraktowanych w roku poprzednim. Trwają prace termomodernizacyjne na budynkach szkolnych, a także związanych z odbudową rejestracji i przebudową budynków po rolniczym Pałkowie. Kończy się remont pokrycia dachowego na budynku Izby Tradycji. Zakończono montaż wszystkich 709 sztuk opraw oświetlenia ulicznego objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Obecnie trwają ostatnie czynności związane z zadaniem, to jest uruchomienie systemu sterowania oraz wyniesienie sterów WG w reżimie zlicznikowym. Z tego powodu mogą pojawić się chwilowe utrudnienia związane z włączeniem zasilania na czas zmiany rozdzielnic. Ponadto 18 marca bieżącego roku ogłoszono zadanie ofertowe na cykliczne koszenie terenów zielonych trawników miejsca publicznych w Pałkowie o łącznej powierzchni około 4 hektarów, obejmujące teren Parku Podlaskiego, teren Muzeum Izby Tradycji, teren wokół biblioteki i Urzędu Gminy, a także przy Ośku Głównym i na skwerze w centrum Pałkowa. Termin na złożenie ofert wyznaczony został do dnia dzisiejszego, to jest do 29 marca bieżącego roku do godziny 14. W omawianym okresie zostały wydane zarządzenia wójta gminy w sprawach ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Pałków. Zmiany w budżecie gminy. Jest to zarządzenie. Dziękuję. Dziękuję Panu Wójtowi. Otwieram dyskusję. Czy mamy pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. W związku z tym dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest informacja Pana Starosty Koneckiego na temat działań podejmowanych w celu zapewnienia komunikacji publicznej. Bardzo proszę Pana Wiesława Skowrona o przedstawienie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, problem, który pojawił się
Państw gminy, państwa gminy dotyczący wykonywania przewozów publicznych, szczególnie na linii Charków-Kamskiej. On się pojawił praktycznie z linii zjednego przewoźników, ponieważ wszystkie kursy o charakterze publicznym i wszystkie kursy publiczne są za wyjątkiem tej jednej linii autobusowej wykonywane na terenie powiatu, linii, na które myśmy wydawali zezwolenia, bo jest, działa i funkcjonuje, jeżeli chodzi o segment komunikacji na powiatu, na podstawie prawa. I my mamy przypisane obligatoryjne pewne czynności i zakres wykonywania tych czynności. I nie będę mówił o wszystkich tych czynnościach, które my jako pora musimy wykonać. To jest nie tylko komunikacja obligatoryjna, musimy szczególnie opracować. Musieliśmy opracować plan transportu komunikacyjnego na terenie powiatu i tak się został opracowany. Moja ocena jest taka, że do tej pory zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić w temacie uruchomienia ponownie tej linii autobusowej na odcinku Kamskie Prawo. Nasze możliwości, w mojej ocenie, wyczerpały się. Nie mamy takiego aparatu bądź narzędzia o charakterze prawnym, które by przymusiło, pozwoliło przymusić przewoźników na wykonywanie komunikacji, w tym przypadku o charakterze publicznym. Jak powiedziałem, powiat wydaje tylko zezwolenia na świadczenie tej komunikacji. Nie jesteśmy organizatorem komunikacji publicznej i o charakterze publicznym. I tylko tutaj, przykro mi, chcielibyśmy rozwiązać ten problem, ale powtórzę się, możliwości nasze dobiegły końca. Zorganizowaliśmy spotkanie ze wszystkimi przewoźnikami na terenie powiatu, tym z przewoźnikiem, który świadczył usługi na tej trasie, o której rozmawiamy, i proponowaliśmy po prostu wydanie zezwoleń dla innych przewoźników. Jeden z panów przedsiębiorców, właśnie przewoźników, zgodził się świadczyć tą linię, wykonywać przewozy. W piątek, dwa tygodnie temu praktycznie, trzy, uzgodniliśmy wszystkie szczegóły i miał się zgłosić pan dziadek do podpisania, do otrzymania po prostu zezwolenia. Zgłosił się pan dziadek, ale oświadczył, że nie, rezygnuje i nie będzie wykonywał tej usługi. Wszyscy pozostali również odmówili, więc możliwości to nie do końca. Nie mamy takiej możliwości zmusić przewoźników do świadczenia usług. Oni są przedsiębiorcami, działają na podstawie prawa o działalności. To jest także to tak wygląda. W zasadzie ten pan przewoźnik, ponieważ uzasadnił to deficytem, który ponosi na tym odcinku komunikacji. Jest taka ustawa o funduszu autobusowym. Znaczy, powoduje ona tą ustawę, że należy wystąpić z wnioskiem do marszałka, to jest to, ale to może wystąpić operator. W tym przypadku operatorów
możliwy na podstawie tej ustawy jest przede wszystkim na pierwszy gmina i później związek między gminami, następnie powiat, związek między powiatami i województwo. My na ten moment po analizie prawnej ustawy o funduszu autobusowym doszliśmy do przekonania, że nie możemy przyjąć na siebie obowiązków operatora komunikacji publicznej. Ładnie się mówi w mediach, w prasie, że to zlikwiduje białe plamy komunikacyjne, ale w tej ustawie kryją się też poważne niebezpieczeństwa dla każdego organizatora, w tym dla gminy i województwa i powiatu. I analizując to, nie możemy w tym roku podjąć się roli organizatora komunikacji publicznej. Ale w dalszym ciągu zezwolenia, które żeśmy wydali, są ważne i jesteśmy w stanie wydać następne, jeżeli będą chętni do tego rodzaju komunikacji. I ustawa o funduszu autobusowym nie daje możliwości w tej chwili dla nas, nawet gdybyśmy podjęli się roli organizatora komunikacji publicznej na tym terenie, ta ustawa nie daje nam możliwości, żeby jako organizator powiat wystąpił o dofinansowanie tych przewozów. Bo ona tam konkretnie konkretyzuje, że do finansowania. Na terenie powiatu można. Do finansowania mogą być dofinansowani ci przewoźnicy, którzy zaczęli świadczyć usługi komunikacji publicznej nie później jak 3 miesiące od wejścia w życie ustawy, bądź zaraz po wejściu. Myśmy wydali zezwolenie na linie komunikacyjne po wejściu. Zezwolenia wydaliśmy i te zezwolenia były wydawane w 2016 roku i w 2017. Więc one jako takie nie mogą brać udziału i korzystać z dofinansowania z funduszu autobusowego. Mogą korzystać, tak jak powiedziałem, linie komunikacyjne utworzone po wejściu w życie ustawy, bądź te linie, które funkcjonują, jeżeli zostaną zmodyfikowane. A modyfikacja musi być zgodna z planem transportowym na powiat poleński. I są jeszcze inne zagrożenia dla powiatu. I obawiamy się, że taka sytuacja może zaistnieć w kilku przypadkach i nie możemy podjąć się, przepraszam, ryzyka stania się operatorem, organizatorem tych przewozów. Przewoźnicy, proszę Państwa, niekoniecznie muszą korzystać z funduszu autobusowego. Pan przewoźnik, który świadczył tu u Was usługi i pozostali, mają większą możliwość korzystania z dopłat do świadczeń. Dla świadczonych usług komunikacyjnych z linii autobusowych niż fundusz autobusowy. Taka jest nasza ocena powiatu, ponieważ od lutego tego roku obowiązuje w ramach tarczy 7.0 nowy sposób dofinansowania przewoźników autobusowych. Ale pod pewnymi warunkami, że świadczą dalej usługi komunikacyjne.
Warunkiem jest otrzymywania 100% zwrotu dla tych przewoźników, czyli strat poniesionych na świadczeniu komunikacji. I w ogóle tego roku można składać wnioski do wojewody. Wnioski mają jeden warunek zasadniczy. Przewoźnik każdy musi dołączyć do wniosku rozliczenia swoje funkcjonowania tego przedsiębiorstwa z roku 2019, miesiąc do miesiąca. I tak, luty 2019 przedstawia gość, jak się osiągał dochody, jakie koszty, jeżeli i dołącza do wniosku. Jeżeli w takim samym miesiącu, w 2001 roku, wystąpi deficyt, wystąpią koszty większe od dochodów, Urząd Wojewódzki ma obligatoryjnie zwrócić. Do końca tego roku. Proszę Państwa, my jako powiat wszystkich przewoźników na terenie powiatu powiadomiliśmy o wejściu nowych przepisów, nowego prawa w ramach tarczy 7.0. Jest tam artykuł 15. Jest poszczególny teraz. I przewoźnicy mogą korzystać w prostszej formie i w lepszej formie z tym formie dopłaty. Poinformowaliśmy im wszystkie te możliwości i nikt z przewoźników nie odpisał nam, że nie skorzysta. Nikt. I pan ten, który poświadczył usługi na tej trasie również. Nie wiem, czy korzystać otwiera, bo my nie mamy możliwości to zmusić. Czy ma zamiar tym korzystać z warunków? Trzeba świadczyć usługi. I po prostu ja się dziwię, że ten pan nie chce skorzystać z tej, jakby powiedzieć, z tego prawa. I wierzę, że przeanalizuje i będzie dla mnie świadczyć takie usługi u Państwa na tej linii pańskiej. Tyle mogę powiedzieć. Jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dziękuję panu starostwie za przedstawioną informację. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Pan Burmistrz, proszę bardzo. Więc może w imieniu wszystkich podziękuję, że pan starosta przyjechał do nas. Panie starosto, to nie rozwiązuje problemu. Myśmy zrobili plan, prawda, myśmy zrobili spotkanie, my wydajemy, prawda, zezwolenia tylko, my nie możemy naciskać i tak dalej, i tak dalej. No, wy tu macie, nie, my tu mamy, panie starosto. Gmina Fałków jest w powiecie koneckim, chcę powiedzieć. W powiecie koneckim jest gmina Fałków, gmina Mościenną, ale jest. Więc u nas w powiecie. I panie starosto, co ja mam przekazać mieszkańcom? Skoro, proszę państwa, no dla mnie rzecz niezrozumiała, niesamowita. No, proszę państwa, z powiatem nie ma zupełnie żadnej komunikacji. Gdzie jest szpital? Gdzie jest, proszę państwa, urząd skarbowy? Nie wspomnę o starostwie powiatowym, prawda, który tam wiele rzeczy, prawda, ludzie załatwiają. ZUS-y, KRUS-y i tak dalej. No, proszę państwa. No dla mnie rzecz to niezrozumiała. I panie starosto, nie zgadzam się z tym, bynajmniej to jest moje zdanie, co pan powiedział, że no my nie możemy nic zrobić, powiat prawnie rozważał, to nie jest to możliwe. No panie starosto, myśmy byli w Urzędzie Wojewódzkim i powiat może takie zorganizować, taki transport. I tu mam zupełnie inne wiadomości, inne zdanie, bo inne powiaty takie rzeczy organizują. To jest, proszę państwa, jedno. I tu nie chodzi, żeby pani starosto, bo my chcemy, prawda, powiat ograbić, czy szwabić, czy jak to nie określić.
czerpać jakieś korzyści. My tą dotację, którą zabezpieczyliśmy w powiecie, przepraszam, w budżecie gminy, bo zabezpieczyliśmy, napisaliśmy wnioski z Rudą Maleniecką, bo to nie dotyczy tylko nas, tylko jeszcze dziękować wokół Rudy Maleniewskiej z całą sympatią dla naszych sąsiadów. Więc, proszę Państwa, co się okazało, że my, Panie Starostko, możemy tylko zorganizować pieniądze z opłaty na terenie gminy. I dlatego te wnioski nasze Rudy Maleniewskie zostały, że tak powiem, pozytywnie ocenione, natomiast niemożliwe do realizacji. Natomiast przy wniosku powiatu koneckiego jest to możliwe do realizacji. My wtedy te środki przekazujemy do Państwa w formie dotacji celowej, które trzeba dopłacić do tych środków, prawda, z Urzędu Wojewódzkiego. I jest sprawa, moim zdaniem, załatwiona. Ja nie wiem, proszę Państwa, nie może tak być, że my, proszę Państwa, nie mamy, nasi mieszkańcy, prawda, tych dwóch gmin nie mają, prawda, publicznego transportu. I my, Panie Starosto, to nie jest tak, że do powiatu te rzeczy nie należą, tylko do gminy, bo ja uważam, że też należą do powiatu, a właściwie do powiatu ta linia. My sobie już tu zorganizujemy wewnętrzny transport, ale chodzi o linię tą główną, prawda, Końskie, prawda, Ruda Maleniecka, Fałków, Czerno i tak dalej. Natomiast my już wewnętrznie to sobie zorganizujemy. To zaprawdę powiadam, jest to zorganizowanie. Zresztą, jak mówię, próbowaliśmy, napisaliśmy wnioski, przeszły wnioski, praktycznie umowy były przygotowane na około 300 tysięcy, Ruda Maleniecka i my około 300 tysięcy. I mówię, te środki, które były w budżecie u nas zabezpieczone, dopłatę do tych środków, ale proszę mi wierzyć, ja dzisiaj pytam Pana Starosty, co ja mam odpowiedzieć mieszkańcom? Bo nie wiem, naprawdę. A tego nie zorganizujemy, proszę Państwa, bez pomocy Starostwa Powiatowego. I na koniec powiem tak, my naprawdę jesteśmy w powiecie koneckim. I dla mnie nie jest pocieszające, że wszędzie jest dobrze, tylko tu akurat ta linia. Proszę Państwa, to nie jest też wytłumaczenie, bo tym bardziej, proszę Państwa, jest to wkurzające, bo jakby tak, COVID i tak dalej, miesiąc, dwa, można się to przemęczyć. Ale to trwa od dłuższego czasu i ja tu daleki jestem, Panie Starosto, od atakowania powiatu, bo ja jednak traktuję powiat jako nasz. Gmina Fałków traktuje, że to Końskie, prawda, czy właściwie Końskie. Powiat konecki to nasz powiat. I z tego miejsca naprawdę apeluję o podjęcie działań, ale zdecydowanych. Bo mówię, tak dalej być nie może, proszę Państwa, nie może. Mówię, same, prawda, deklaratywne rzeczy, że próbowaliśmy, to wiecie, my też mówiliśmy mieszkańcom, że napiszemy wnioski, więc czekano, prawda, napisaliśmy, przeszły i tak dalej. Natomiast liczy się zawsze efekt. A efektu na razie bynajmniej takiego, że tak powiem, nie widać. I ja nie mówię, że starostwo tu nic, prawda, nie myślało i nie myśli i tak dalej. Ale natomiast upraszam. My tego tematu, Panie Starosto, nie rozwiążemy. Ja poproszę zaraz tutaj, o ile mogę, Panie Przewodniczący, Pana Pawła Pękale, ponieważ był zastępcą wójta w Urzędzie Wojewódzkim, ja nie byłem. Po prostu usłyszy Pan to, co powiedziano w Urzędzie Wojewódzkim na ten temat. I mówię, nie wiem, naprawdę, czym to jest spowodowane, że to, co Pan Starosta stwierdził, że powiat nie może. Ja nie wiem, naprawdę nie jestem tutaj, bo skoro gdzie indziej można, to ja uważam, że też tu powinno się w tym temacie zadziałać. Natomiast kończąc już powiem tak, że proszę Państwa, ja naprawdę nie wiem, jakie środki podejmiemy, ale ten temat dalej nie może tak, prawda, funkcjonować. Bo to już w tej chwili to jest nie złość, bo kiedyś była złość mieszkańców. Dzisiaj jest desperacja. I pewnie, że ktoś powie, że
Dzisiaj no, przeważnie każdy ma samochód i tak dalej. No, nie tak do końca. Nie tak do końca. Wielu mieszkańców jednak nie ma. I ja znów nie wierzę, że wszędzie jest, co pan starosta mówił, że wszędzie jeżdżą, jest opłacalne, a u nas nie opłacalne. No ja nie wiem, czy ludzie nie płacili od nas za bilety, czy co, prawda, czy Rudy Maleńskiej. Także ja tyle, panie starosto, naprawdę mówię, my sami, jako gmina Fałków, czy Ruda Maleńska, tego tematu nie rozwiązamy, bo próbowaliśmy bez pomocy starostwa. Ten wspólnie, panie starosto, to co pan poruszył wniosek, że związek gmin, tak, myśmy tu wspólnie sąsiedzi i tak dalej, okazało się, że względy naprawdę techniczne i formalne, prawda, to uniemożliwiły właśnie skorzystania z tych pieniędzy. Panie Przewodniczący, poprosiłbym jeszcze, żeby pan starosta miał cały obraz, to jeszcze Pawła. Proszę bardzo, pan radny powiatowy Paweł. Dziękuję bardzo. Panie starosto, panie wójcie, panie radny, panie wójcie. No jesteśmy tutaj po to, żeby rozwiązać problem, który wykazuje naszych mieszkańców w ten sposób, myślę, taki dogłębny. I wielokrotnie spotkamy się z sytuacją taką, gdzie mieszkańcy apelują i proszą nas, jako samorząd gminy, jak również mnie, pasuje przekazać do powiatu, proszę sobie transport. I myślę, że jest to możliwe, aby nawet dzisiaj spróbować znaleźć rozwiązanie, ale rozwiązanie się, jak państwo jest, bo tak jak mówi pan starosta, jest ustawa o funduszu autobusowym. My w szóstym naborze organizowany przez Urząd Wojewódzki złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Radni tutaj, myślę, że wiedzą, wielokrotnie przemawiali na komisjach, jakie są zasady realizacji tego naboru. Otóż samorząd może organizować takie przejazdy, ale tylko i wyłącznie w granicach funkcjonowania danego samorządu. W naszym przypadku mieliśmy nadzieję, że w porównaniu z Rudą Maleńską uda nam się również naszym mieszkańcom dostarczyć jak najbliżej końskich, być może do samych końskich. I złożyliśmy taki wniosek 3 listopada, więc został pozytywnie rozpatrzony. Byliśmy z zastępcą wójta, jak również przedstawicielami w Urzędzie Wojewódzkim i tam niestety okazało się, że mieszkańców naszej miejscowości musielibyśmy wysadzić na ostatnim przypadku naszej gminy wspólnie i dalej musieliby sobie pójść na piechotę do sąsiedniej gminy, tam dalej przez gminę, ale do jej granicy, co okazało się irracjonalne i w zupełności niewystarczające dla naszych mieszkańców. I dostaliśmy zapewnienie od pani kierownik Wydziału Transportu Urzędu Wojewódzkiego, aby porozmawiać przedstawicielami powiatu, co to proszę pani starosta, bo my mamy tym doświadczenie. Mamy wiedzę, jak zrobić taki wniosek, jesteśmy w stanie pomóc. Wszystkie pieniążki, te, które 10%, które należy przekazać, gmina zabezpieczyła, myślę, że Ruda Maleńska też. A jako przykład, że można to zrobić przez powiat. Jest ostatni nabór, ten 6, o którym mówiłem. Tutaj 4 powiaty złożyły taki wniosek. Jest to powiat opatowski, powiat skarżyski, powiat puszczowski i jeszcze jeden powiat na łączną kwotę 4 miliony i taką kwotę te powiaty otrzymały na prawie 40 nowych linii, bo tak jak mówię, że jest nowa linia, nie może być tym samym szlakiem prowadzona, więc myślę, że tutaj wspólnymi siłami obywateli, proszę pani starosto, udałoby się chociaż złożyć ten wniosek, przeanalizować jeszcze raz zapisy ustawy i myślę, że wspólnymi siłami udało się nam to zrobić. Dziękuję panu radnemu. Czy państwo radni mają jeszcze? Proszę pani Elżbieta Siemińska. Pan starosta, mówię tutaj o Pańskie Pawły.
Chciałam sprostować, że ten linia ustawy przynajmniej, bo nam taka ich linia interesuje, bo gmina kończy się na ustawowie, prawda, nasza, więc proszę, jeżeli będziecie Państwo gdzieś wniosek składać o dofinansowanie, bo to z tego, co zrozumiałam, a Pan mówi, że starostwo może złożyć wniosek, tak? I wtedy do wojewody i wtedy otrzymamy jakieś tam finansowanie do tych budów. I następne jeszcze pytanie mam takie, bo Pan starosta mówił tu o przewoźnikach, którzy już te usługi wykonują, że mogą na przykład skorzystać z tej tarczy, wykazać się tymi dochodami, a mnie interesuje nowy przewoźnik. Czy nowy przewoźnik, taki, który w ogóle jeszcze takich usług nie wykonywał, mamy tutaj lokalnego przewoźnika, który jest zainteresowany tym starostwem i nas podpisał. I możemy powiedzieć, że gdy Pan starosta porówn, tam jest w przedziału komunikacji, pojechał rzeczywiście przyjechać do Pana sam, mówił bardzo serdecznie, bo on się powiedziała, że dokumenty i tak dalej, to mogą to wypełnić, tylko chodzi właśnie o to dofinansowanie. Starosta powiedziała, że nie pomoże mu finansowanie, bo nie ma tych pieniędzy. A z tej tarczy to Pan starosta mówi właśnie, że on na pewno przewoźnik może skorzystać? To ja. Bo wynika z tego, że nie, tak? Bo skoro ktoś, kto składa wniosek o dofinansowanie tarczy, musi się wykazać tym dowodami, że mu się nie opłaca, tak? To ten wniosek jest wykluczony. A czy jest jakiś, starostwo może wie, czy powinni, prawda, wiedzieć, bo ja powinien wiedzieć, skorzystać. Żeby ten wniosek przewoźnik miał taką możliwość, żeby dofinansować go i żeby on jest bardzo chętny na tej linii właśnie wykonywać tę usługę. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość też, to żeby gmina, czy Pałków, czy gmina Ruda Maleniecka, starostwo wspólnymi siłami właśnie pomogli temu nowemu przewoźnikowi, bo wszyscy się skupili na przewoźniku ten, który jest. Ale tutaj wszyscy słyszymy, Pan przewoźnik ten, który daną usługę wykonuje, nie jest zainteresowany tym. I to jest temat, tylko przewoźnik ten, co jest, to jest, a nie patrzymy na młodych, na innych, którzy chcą wejść, prawda? I może rzeczywiście byłoby to nowość i nie byłoby to monopolu, prawda? Bo przecież ten, w cudzysłowie powiem, ten stary przewoźnik też może swoje linie i swoje usługi tutaj nam wprowadzić, prawda? Więc czy jest możliwość, moje pytanie, czy jest możliwość, żeby temu nowemu przewoźnikowi pomóc, żeby na przykład zaczął, nie wiem, od 12, 15 kwietnia? Czy jest taka możliwość? Tam nie od 1 maja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Pan Jarosław Kaczmarek, proszę. Może zadam tak, Pan starosta wspomniał o tym, że obecny przewoźnik, który tutaj na naszym terenie powinien wywiązywać się ze swoich usług, zawarł umowę, czy też starostwo podpisało z tym umowę 2016-2017. Ja bym się chciał tylko dowiedzieć, czy to jest stan, znaczy się, czy to jest jakaś prawnie, na ile lat może po prostu starostwo, znaczy pomiędzy starostem a tym przewoźnikiem jest no, czas, który obowiązuje go, czy w ogóle te zawarcie ta umowy, na jaki czas jest w ogóle, czy jest możliwość na przykład wcześniejszego zrezygnowania z jego usług, no skoro nie wypełnia swoich zadań, jak tutaj właśnie no, wszyscy mówią, deklarują, no i dlatego też, no z czego to wynika, na przykład, że nie można, czy to z ustawy generalnie, czy poprzez inne jakieś takie po prostu prawne no, aspekty, które właśnie doprowadzają do tego, że nie można zrezygnować z tego właśnie no, przewoźnika. No z uwagi na to, że nie wypełnia swoich zadań. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Poproszę może Pana starostę, by udzieli odpowiedzi. Jeżeli Pan pozwoli, Panie Przewodniczący, zacznę od ostatniego pytania. Proszę Państwa, przede wszystkim powiat z dotychczasowymi przewoźnikami nie zawierał umów. Wydawał tylko zezwolenia na podstawie przewoźnika.
ze względu na usług o charakterze publicznym dla przewoźników. I proszę Państwa, jak Państwo na pewno się orientujecie, każdy przewoźnik działa na podstawie prawa o działalności i on może w każdej chwili zrezygnować, zawiesić. Nie ma takiego obowiązku, że on musi kontynuować. Co innego jest w przypadku, o którym tu mówimy, jeżeli korzysta z usług, korzysta z ulg i dopłat z funduszu autobusowego, to tam trzeba zawrzeć kilkanaście punktów w umowie między organizatorem a świadczącym usługi i ustawa o komunikacji autobusowej wprost w jednym z artykułów wylicza, co przynajmniej obligatoryjnie musi być. I tam taka umowa już jest bardzo doprecyzowana. I on może w każdej chwili, ci, co teraz funkcjonują, powiedzcie przewodnicy, mogą w każdej chwili zawiesić. I proszę Panią, do Pani teraz się zwracam. Odpowiadając Pani, no nie chciałbym improwizować, bądź domyślę jakieś tam hipotezy. W mojej ocenie jest niemożliwe uruchomienie komunikacji na podstawie ustawy o funduszu autobusowym we wskazanych przez Panią terminach. Według mnie jest kilku przykład. Ale proszę Pani, nawet gdybyśmy rozważali podjąć się roli organizatora, tak samo gmina czy powiat musi zabezpieczyć w budżecie 10% kosztów ponoszonych na tej trasie. Ale też, proszę Państwa, może nie ma tego wprost w ustawie, ale w orzecznictwie, z którym żeśmy się spotkali, są takie stawiane hipotezy i przewidywania, że organizator, gmina, powiat, podpisują umowy z przewoźnikami, przyjmuje na siebie nie tylko te wszystkie formy po prostu prowadzenia czynności organizatora, takie jak rozliczenie każdego przewoźnika z każdego miesiąca, z każdego biletu, to wymaga zatrudnienia, na przykład naszej bliskowskiej ocenie, z przynajmniej dwóch osób na pewnych etapach i tam są wymogi, naprawdę panie wójcie, bardzo poważne. Musi być zakupiony program specjalny, z Warszawy, z Państwowej Elektronii Papierów Wartościowych. Ten program corocznie musi być aktualizowany i na nowo finansowany. I to jest poważna sprawa. Ludzie muszą kilka, takie osoby na nowo zatrudnione u nas, dwie czy trzy, muszą co najmniej te 2-3 miesiące być szkolone, żeby mogły prowadzić te wszystkie czynności. Ale wracając do tego, co powiedziałem, to jest szereg takich spraw, które my bierzemy pod uwagę. Inne powiaty mogą nie brać, ale my bierzemy. W orzecznictwie fachowców jest podawana taka hipoteza, że po prostu dysponentem środków finansowych na świadczenie tych właśnie dopłat z funduszu autobusowego jest minister infrastruktury, który po przedstawieniu planu przez wojewodę przesyła środki. I proszę Państwa,
pierwszej kolejności na podstawie tej ustawy, o której bez przerwy mówimy, środki na dofinansowanie tych usług są przeznaczane gminom. Gminy w pierwszej kolejności według tej ustawy korzystają z dopłat. I czasami może się zdarzyć, że na przykład w stanie epidemii teraz budżet państwa jest tak okrojony na walkę z koronawirusem, że minister, o którym mówiłem, przekaże środki do wojewody w znacznym stopniu tak zwane okrojone. I operator, organizator, gmina czy powiat zabezpieczy 10% tej kwoty na świadczenie usług, ale wojewodzie może braknąć pieniążków z innych przyczyn, tak zwanej siły nadzwyczajnej, na przykład stanu wyjątkowego czy coś. I te brakujące środki, które wynikają z obowiązku tej ustawy, musi pokryć organizator, to znaczy gmina, powiat, 100% pełne zabezpieczenia. To nie jest tak prosto, jak nam się wydawało, utrudnień jest dużo więcej, o których wiele mówię. Ale te, o których już wspomniałem, stanowią dla nas ciężar bardzo duży i który nam w bardzo poważnym stopniu utrudnia. Uważam, że tak, przewoźnicy, ci co jeżdżą, powinni skorzystać jednak z tych przepisów tarczy 7.0. One są korzystniejsze od funduszy autobusowych. My nie wykluczamy, że w przyszłości podejmiemy się roli organizatora. Ale na dziś, na ten moment sytuacja finansowa też i szereg innych utrudnień nie pozwala nam na wejście w rolę organizatora przewozu. Nie bardzo się zgadzam też, jeszcze odnośnie Gustawowa. Proszę Państwa, to już jest typowa linia gminna. Jeżeli tu Pan mówił o tym, że wystąpi wnioskiem, w mojej ocenie wniosek też powinien dotyczyć tej linii uchwały Gustawa. To jest typowa właśnie linia komunikacyjna należąca do gminy. Zachowajmy porządek dyskusji. Przepraszam. Proszę, panie starosto. I proszę państwa, my nie wykluczamy, że w przyszłości podejmiemy się takiej roli, być może od nowego roku. Ale w tym roku będzie nam bardzo trudno to zrobić. I żeby na ten moment wejść w rolę organizatora, trzeba mieć przewoźników. Tak jak Państwu powiedziałem, spotkaliśmy, proponowaliśmy. Gdyby byli najchętni wejść w tą ustawę o funduszu autobusowym, bylibyśmy w stanie myśleć nad tym problemem. Trzech przewoźników, nie mogę wymienić nazwisk, zwróciło się również o dopłaty z funduszu autobusowego, ale nie chcieli świadczyć usług na tych liniach. Chcieli tylko dopłaty na tych liniach, które świadczą. Ja nie wiem, czy mogę ujawnić, czy nie, ale obawiam się, że ze względu na prawo nie mogę ujawnić nazwisk tych przewoźników. Oni się zgodzili. Tak, wszystko. Ale nawet nie pracy tutaj mam. Także wejdź w rolę, jeszcze raz się powtarza, organizatora, trzeba mieć narzędzia. Trzeba mieć narzędzia. Pozwalać im przez ubiorstwo. A my na ten moment nie mamy takiej pewności i dziwię się, że nie korzystają z tych. Przynajmniej do końca tego roku, tak jak przewiduje ustawa. Ustawa tarcza 7.0. Ja Państwu to cytuję, bo
odezwę się o tym, co ona mówiła. Wszyscy jesteśmy w miarę zorientowani. Na przykład zamyku 15 z liderkami ZZZ-L5. Tu się mówi w celu przeciwdziałania skutkom COVID-u. Przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z wyłączeniem komunikacji miejskiej otrzymują wsparcie finansowe za miesiąc obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących lub miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej i techniczno-drogowej pojazdu. Jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia tego roku. Wysokość wsparcia, o którym mowa, ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc 2019 roku. Nie chcę czytać dalej, bo to jest sens cały, że oni tu otrzymują do końca roku pieniądze, o które powinni się zwrócić i wykonywać swoje usługi. I tak jak powiedziałem, każdemu z przewoźników podaliśmy podstawę prawną do ubiegania się do wniosku. Z tego przepisu nie wynika, że wojewoda odmówi. Nie wynika. I tylko muszą spełnić warunki, o których mówimy. Panie wójcie. Słucham. Nie do końca się zgadzam z pańskimi wyborami. Tak jak powiedziałem. Przykro mi, ale trudno. A tak jak powiedziałem, panie wójcie. Środki przeznaczone, finansowe środki przeznaczone na właśnie komunikację autobusową, tak jak pisze ustawa, w pierwszej kolejności są przeznaczone dla gmin. Proszę się zapoznać się. Ale panie starosta, ja też szkołę parafialną kończyłem i naprawdę niech mi pan wierzy, czytałem tę ustawę parokrotnie. W związku z tym, że pisaliśmy wniosek, powiat tego nie chciał napisać i nie potrafi może, ale myśmy napisali nawet przeszedł ten wniosek w Zadzie Wojewódzkiej. Tak, ma pan prawo do swoich uzasadnień, swoich ustanowień czy swojej opinii. Ja też mam takie samo prawo i proszę pana, nie wierzę, że po zawarciu porozumienia z sąsiednią gminą nie mogliście ująć w swoich ofertach komunikacji torbańskiej. Ja czy pan starosta posłuchał radnego powiatowego? Wiedzę jeszcze zastępca, który byli w Urzędzie Wojewódzkim, pan starosto. Nie wiem jak, chyba że pan jest naprawdę obiektusem, bo pojechali do ludzi, którzy naprawdę stricte się tym zajmują. I panie starosto, pan podkreśla cały czas, przepraszam, że wchodzę słowo. Podkreśla, że gminy. Tak, tylko proszę pana, tak jak gmina Końskie. Ona może być beneficjentem tych pieniędzy. Bo proszę pana, na terenie swojej gminy i do wieży, i do szpitala wszędzie. Natomiast takie gminy jak Męczy Ruda są tak zwane wolne przestrzenie. Proszę naprawdę zasięgnąć języka Urzędu Wojewódzkiego. I panie starosto, ja chcę powiedzieć tak. Nawet w Urzędzie Wojewódzkim namawiano nas, żebyśmy napisali skargę na powiat. Tak, panie starosto. Tylko ja się brzydę takimi rzeczami. Nigdy nie napisałem skargi na nikogo, pisał nie będę. Natomiast publicznie od tego jestem, panie starosto, żeby zabierać głos w imieniu swoich mieszkańców. Tak, i pan ma swoje zdanie, ja też, pan wybaczy, mam swoje zdanie. Ja pamiętam na sztandarach, prawda, mieliście piękne powiedzenie. Rozwalić beton powiatowy. A co zastąpiliście rzecz betonem w tej chwili? No nie, proszę państwa, tak? I panie starosto, pan mówi, potrzebni już są dwa i trzy osoby, to znaczy Włoszczowa co? Bogatsza jest? We Włoszczowie niepotrzebni ludzie? Potrzebny program? No to co? Inne powiaty to mogą zrobić, a my nie możemy? Podaliśmy kilka powiatów.
To nie jest tak, panie starostu, że jeden powiat się wyrwał na kilkanaście powiatów w naszym województwie i napisał był. To naprawdę wiele powiatów realizuje, a wiele chce realizować. I proszę pana, z naszej strony jest deklaracja, skoro nie ma pan kadry, choć myślę, że w tej chwili powinna być lepsza kadra, bo pod pana nadzorem działa, prawda, ale jeśli nie ma pan kadr, to ja panu pomogę. Pomogę, wyślemy naszych ludzi, napiszemy jakieś porozumienie, będą pracować, prawda, zrobimy to. Natomiast, panie starosto, ja nie wyobrażam sobie, że powstaje takie, my przemyślimy, rozważymy może za rok. To jest potrzebne dzisiaj, na ten moment. I dlatego mnie to, naprawdę ta dyskusja trochę pobudziła, no bo z tego nic nie wynika. My przemyślimy, my przepatrzymy, to nie jest tak, to gmina cały czas pan podkreśla. Panie starosto, gmina jak najbardziej. Tylko mówię, gmina te, gmina końskie, mogą o to występować. Natomiast my, panie starostwo, z Rudą Maneńską naprawdę chcieliśmy to wykańczać. Wyręczyć starostwo, żeby się już nie męczyło, prawda, i tych pracowników nie szukało, prawda, pięciu czy tam trzech, jak pan starosta mówi. Natomiast nie możemy. Proszę mi wierzyć, byli u ludzi kompetentnych. Pan wicewójt, pan radny powiatowy, był wicewójt Rudy Maneńskiej, proszę pana, i niestety nie jest to możliwe do zorganizowania. I dlatego mówię, ja dzisiaj naprawdę wyglądam od pana, czy oczekuję nie deklaracji, tylko weźmiemy się i zrobimy, bo to są nasi ludzie, nasi mieszkańcy. Bo jak powiadam, mieszkańcy gminy Fałów to powiat konecki. I nie jestem demagogiem, tylko proszę pana, pokazuje problem, który naprawdę już w tej chwili tu pan radny powiatowy pięknie to powiedział, że ludzie się denerwują. Nie, ja już mówię, ludzie są zdesperowani. Proszę zapytać tutaj radnych, sołtysów, no tak być dalej nie może. I naprawdę z tego miejsca już ostatnie słowa, naprawdę ja nie apeluję, ja żądam podjęcia zdecydowanych działań przez powiat konecki, żądam, proszę państwa, żądam. Bo to jest nasz powiat, nasz. I my chcemy mieć, proszę pana, jak mówiłem już wcześniej, zbiorową komunikację, nie w kawalerkę, nie na wypoczynek, tylko do instytucji, których trzeba dojechać, szczególnie szpitala koneckiego. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie radny, ja swoje wystąpienie zostało mi przerwane. A to przepraszam pana, myślałem, że pan teraz wystąpić. Chciałem, panie wójcie, za osób zaproszonym, panie pan wykazując ogromnie szacunku, za się panie, nie powiem. Nie pan powie, ale proszę państwa, jesteśmy na sesji. Proszę bardzo. Proszę, trzeba było zwrócić uwagę panu wójtowi, bo tak jak był na weselu. No właśnie, pana przewodniczącego, pan starosta był uczony. Dobrze, dobrze. Chwileczkę, proszę państwa. Proszę państwa, dobrze, dokończmy. Przepraszam, proszę pan starosta dokończyć swoją wypowiedź. Nie będę się ustosunkował do pańskiego, panie wójcie, wystąpienia. Do czego? Ale chciałem panu zwrócić uwagę, że pan czasami fantazjuje. Proszę się tego odbywać, bo to nie ładnie wygląda. Odnośnie gminy Krońskie, panie wójcie, przecież pan wie, że tam jest komunikacja miejska, ona jest złączona z prawa. Przeczytaj pan jeszcze raz sprawę. I mnie pan jej głupot nie odpowiada, że mam. Jak pan czytał ustawę, jak pan powiedział, to proszę dokładnie czytać, że pana. Idąc pańskim tokiem rozumowania, to przecież śmiało pan może wystąpić do Kielc, do Urzędu Marszałkowskiego, żebyście mieli połączyńskie cały. Na takiej samej zasadzie. Same końskie. Chcemy końskie. Po kolei. Proszę o ciszę. Panie wójcie, przepraszam. Niech pan starosta dokończy. Proszę bardzo. Panie wójcie, ja pana rozumiem. Rozumiem pańskie wystąpienie. Ale dużo pan mówi nietrafionych rzeczy. Bo proszę pana, my
opieramy się na stanie prawa. I jeszcze raz powiem panu tak, panie Wójcie. Pan ma narzędzia w swoich rękach. I proszę pana, dziwię się mieszkańcom, że naprawdę tego protestu nie skierowali do pana, bo to w pańskim hipokryzja naprawdę, naprawdę. Dziękuję. Pani Kleczko, może ja jeszcze zabieram głos. Panie starosto, ja chciałbym ochłodzić trochę tą temperaturę, ale odnosząc się do prawa, artykuł 7 ustawy o transporcie publicznym mówi, że organizatorem transportu publicznego na terenie powiatu jest powiat, na terenie gminy jest gmina. Czy tak jest? Proszę pana, tak, zgadzam się z panem, tylko że organizacja transportu na terenie powiatu, jak pan powiedział, my odpowiadamy za bezpieczeństwo, za, proszę pana, transport, szereg spraw, za niektóre rzeczy takie typu, że musimy odpowiadać za oznakowanie linii komunikacyjnych, nie tylko dróg szybkich. Dobrze. I, proszę pana, obligatoryjnie jesteśmy, byliśmy, już nie jesteśmy, byliśmy obligatoryjnie zobowiązani opracować plan transportu na terenie powiatu. Myśmy to wykonali. Wcale nie musimy teraz dalej robić. Proszę mi podstawić, panie przewodniczący. Przecież ja tu nie zmyślam sobie niczego. Zapraszam, może pan przyjechać. Będziemy rozmawiać tak jak po poziomie urzędników. Ale panie przewodniczący. Proszę o ciszę. Po prostu my nie mamy, proszę mi wskazać prawo, o którym mówił pan wójt, po pobycie w Kielcach, które zobowiązuje nas do bycia organizatorem funduszu autobusowego. Czekam na odpowiedź. Wie pan co, to znaczy ja postrzegam odpowiem, jak ja rozumiem ten artykuł ustawy. Otóż ustawa mówi wprost, organizatorem transportu publicznego jest powiat. Więc kto jest organizatorem? No powiat. No dobrze, panie starosto, powiat jest organizatorem. Więc no, kto ma się podjąć organizacji, skoro powiat jest organizatorem? Ale proszę pana, w jakim zakresie? No, artykuł 8 ustawy mówi, że do zadań organizatora należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Artykuł 8 ustawy o transporcie publicznym. Więc no, kto ma być tym organizatorem? Proszę pana. I zadanie organizatora zostało wymienione. Ja naprawdę nie jestem tu w kontrze do pana, nie. Tylko chciałbym uzyskać odpowiedź. Kto ma się tym zająć? Według mnie na równych prawach gmina i powiat, w szczególności gmina, bo tam jest napisane, że za transport na terenie gminy odpowiada wójt. Tak, zgadzam się, panie starosto. Wójt odpowiada za transport komunikacyjny na terenie gminy. Jeżeli są nieprawidłowości, za to odpowiada pan wójt. I nikt z niego nie zajmie tej odpowiedzialności. Przepraszam, panie starosto. Ale macie czas zbierać. W ustawie o samorządzie gminy był siódmy, na który się pan powołuje. Proszę przeczytać. Zgadzam się z panem. Punkt 4. To należy do gminy. Zadaniem własnym jest organizowanie transportu na terenie gminy. Tak mówi ustawa o samorządzie gminy. Na terenie gminy. Czy... przepraszam, panie przewodniczący, bo to jest wiele nie do mówię. I po co my się mamy szarpać tu i podsuć sobie samochodzie? Proszę pana. Tak jak pan powiedział, jesteśmy gotowi to rozpatrywać. Zapraszam pana, już odjemy. Proszę pana, będziemy rozmawiać. Nie będziemy referować o pustowych wystąpień, bo to nie ma sensu. Do rzeczy, konkretnie usiądziemy, będziemy rozmawiać. To jest do rzeczy. Dobrze, dziękuję. Mogę odpocząć chwileczkę, panie wójcie. Panie przewodniczący. Pan się słusznie powołuje na karty. I ja potwierdzam, należy to panu. Tak, należy.
ale musimy się odwołać do konkretnego przepisu konkretnej ustawy. W tym przypadku do ustawy o funduszu autobusowym i do ustawy tarcza, tak zwana tarcza 7.0. Do tych przepisów się musimy odnosić. To są ogólne zadania, o których pan czyta. I na gminie, i na powiecie. Szczegółowe to są punkty w zapisach. I one konkretnie mówią, w pierwszej kolejności środki na fundusz autobusowy otrzymuje gmina. I gmina jest obowiązana do prowadzenia tras. I gmina według mnie może uruchomić trasę Falków, Pańskie Falków, Gustawa. Nieprawda, panie Wójcie, panie Wójcie, przepraszam. Panie Wójcie, nie, zdementuję na bieżąco, bo to jest naprawdę kolejna kibowy, że to pan nie zna ustawy. Panie, to, panie, panie, podstawę. Panie starosto, na terenie gminy, czy pan rozumie, nie możemy właśnie do końca. No ja nie mam pana przekonać. No Warszawy pan nawet może. Chwileczkę, panie Wójcie, ja kończę swój, dziękuję, przepraszam. Nie, nie o to chodzi, panie starostwo, nie o to chodzi, żebyśmy tutaj... Umawiamy się. Czekam na podstawę prawną, której mówi pan Wójcie, nie może świadczyć usługi komunikacyjne. Panie starosto, pozwólmy dokończyć ten wątek, który zacząłem. Artykuł 7 mówi, że organizatorem jest powiat. Na terenie powiatu gmina na terenie gminy. Czy tak jest? Panie mecenasie, czy tak jest? Tak jest. Zgadzam się. Tak, dobrze. Przepraszam, teraz ja dokończę. Artykuł 8 mówi, że zgodnie z artykułem 8 o transporcie publicznym do zadań organizatora należy planowanie transportu, organizowanie publicznego transportu, zarządzanie publicznym transportem. To jest podstawa prawna do tego, żeby jakby wymagać od powiatu zorganizowania tego transportu. W moim przekonaniu tak jest. A to, o czym pan mówi, o ustawie funduszu autobusowego, to jest zupełnie inny program. Dofinansowanie covidowe to jest zupełnie z kolei inny problem. Dokładnie. I nie możemy tych trzech łączyć i mylić, że tak powiem, odnosić się do wybranych punktów, tylko powołać się na ustawę, tą, która obliguje nas jako samorządowców, tak, powiat do określonych działań, gminę do określonych działań. To jest podstawa. A ustawa o funduszu autobusowym powstała później, która dotyczy dofinansowania żeby zlikwidować tak zwane białe plamy komunikacyjne. Pan starosta kiwaniem głowy to potwierdza, tak? Proszę pana, zgadzam się w całej rozciągłości z tym, co pan powiedział. I panie przewodniczący, jeżeli chodzi o te punkty, które pan wymienił, to proszę pana, powiat wykonał te zadanie, ponieważ wydaliśmy około 80 zezwoleń na świadczenie transportu, usług transportowych w formie obusów, naboru przetargowego i zwolnienia tak zwanej rynki. Więc myśmy zorganizowali transport na terenie powiatu. Jest tych linii dużo, bardzo dużo. Tylko, chwileczkę. Drodzy państwo, mogę opowiedzieć? Panie starosto, rozumiem, że państwo wydali pozwolenia, licencje i organizowali, tylko efektem tego jest, no powiedzmy w innych gminach nie ma tak tego problemu, ale akurat w tych dwóch gminach, czyli Ruda Malenicka, Falków, jest i tu jest ewidentna dziura w tej organizacji. O to chodzi. No panie starosto, my możemy się tutaj przerzucać argumentami, tak? Ale ludzie powiedzą, no tak, starosta na wójta, wójt na starostę, a my nadal nie mamy i nie jeździmy i nie wiadomo, kiedy będziemy jeździć, bo nikt nie jest w stanie określić, kto jest odpowiedzialny za to. Dlatego o to mi chodzi, że my nie spotkaliśmy się tu, żeby sobie podyskutować czy pokłócić się, tylko znaleźć rozwiązanie, co zrobić, żeby ten transport był. Jeżeli są potrzebne dofinansowanie, bo tak pan Zeko Stamalu przysłał pismo do wiadomości gminy, że oczekuje dofinansowania 393 zł do kursów tych, akurat tutaj mówimy, Końskie Czerno, tak? Do jednego kursu.
Nie pamiętam, czy do jednego kursu, ale tak, pamiętam kwotę, 393 zł. Więc oczekuję wsparcia finansowego, tak? I teraz o tym wsparciu finansowym możemy występować właśnie do funduszu autobusowego, bo do covidowego niekoniecznie, bo tak jak pan mówił, no, nowy przewoźnik w ogóle nie może skorzystać, bo przecież nie świadczył usług wcześniej, więc nie może występować o dofinansowanie, tylko w funduszu autobusowym. I teraz w moim przekonaniu jest tak, gmina Fałków i gmina Ruda Malenicka wystąpiły o ten wniosek, znaczy wystąpiły z wnioskiem, otrzymały środki, ale nie mogły ich wydać wprost, no musiało być albo powiat organizatorem, albo porozumienie międzygminne, które może te środki wydać, bo gmina jako gmina tych środków nie może wydać na linię Fałków-Końskie. I tutaj jest problem. Pan starosta stwierdzi, że możemy nawet do Warszawy wydać. No to już tam zostałbym. Ale nie. Podtrzymuję to, Ale panie starosto, tutaj chodzi nam o poważną dyskusję. Że mamy wypracować jakieś stanowisko, oczekiwalibyśmy od pana jako przedstawiciela starostwa, no właśnie jakiejś konkretnej deklaracji, konkretnego działania dotyczącego przywrócenia tej linii komunikacyjnej, bo jeżeli ten przewoźnik nie świadczy usług, no to możemy tą licencję czy koncesję cofnąć po prostu. Czy nie ma takiej możliwości, panie przewodniczący? Czyli na podstawie zezwolenia na świadczenie komunikacji. Natomiast element, o którym pan mówi, to jest na podstawie ustawy o działalności. I myśmy to sprawdzali, czy by mu nie wystąpić o cofnięcie pozwolenia, ale nie ma tak, prawnicy wypowiedzieli się, że nie mamy takiej możliwości. Ale panie starosto, to on jak dostał to pozwolenie, to dożywotnie już? Nie myślałem się co. Ale to jakieś formy cofnięcia tej koncesji, jakieś, no uważam, znaczy nie jestem prawnikiem, nie będę się wypowiadał, no, ale no, uważam, że jakaś forma cofnięcia tej koncesji, jak każdej koncesji, musi istnieć. Nie zaraz się, jeżeli doświadczenie gminy prowadzą. Jeżeli chodzi o doświadczenie działalności gospodarczej. Pan Gmin, do was to nie należy. Dobrze, jeszcze. Ale jeszcze jedno pytanie. My możemy teraz na tym momencie, tak jak pani mówiła, żeby to przyspieszyć, ponownie ogłosić nabór, czy przetarg, czy konkurs na wykonywanie komunikacji na tym miejscu. To możemy. No to jest już konkretny, ale. To możemy. Ale myśmy próbowali. Zaprosiliśmy wszystkich przewoźników. Na razie żeśmy ich prosili, żeby podjęli się tej działalności. Ale nasz na przykład ten jeden z panów zgodził się w kontekście, powiedział, że nie, bo chce, nie powiem co. I wie pan, nie wiem, co to jest przyczyna. To jest mój przykład, że to jest ten jeździ. Tak, co to jest? Znaczy, no tutaj wie pan, tu... My możemy ogłosić... Proszę o ciszę. Możemy ponownie ogłosić taki nabór i spróbujemy. Panie starosto, to już jest konkretne działanie, że ogłaszamy kolejny nabór. I teraz ja panu powiem, co słyszałem od innego przewoźnika, bo nie chcę, żeby pan to odniósł ode mnie jako zarzut, ale kolejny przewodnik mówi tak, no dobra, ja bym, załóżmy, żebym pojechał. Tylko że jak dostanę tą koncesję czy pozwolenie, czy powiedzmy firma, która teraz świadczy, znaczy która nie świadczy, a powinna świadczyć, jako stana, jeździ, ma kurs o 7, a ten pan, ktoś tam dostanie no, w tym ramowym planie 7.6 czy 7.5, no to te osoby po prostu, no, wprowadzenie konkurencji może by zmusiło, chociaż ta konkurencja się boi, że po prostu będzie jechała za tym busem, pusto, bo niestety, ale to trzeba powiedzieć głośno, pan z Ekostamaru, kiedy wchodził na linię, to obniżał ceny, wyprzedzał busy, takie to są opinie mieszkańców, zabierał ludzi, a teraz po prostu, przepraszam, wypiął się na nas. Tak to wygląda i my szukamy pomocy teraz
u państwa, u starostwa, zgodnie z ustawą jako organizatora transportu publicznego na terenie powiatu. Proszę pana, zgadzam się z tym, co pan powiedział. Proszę pana, jeżeli chodzi o tego przewodnika, który do tej pory wykonywał te przewozy, on powinien zwrócić się do nas pismem, że podobnie podejmuje działanie. Jeżeli się nie zwróci, a wygra, ja tak przewiduję, wygra konkurs nowy przewoźnik, więc będziemy się mocno zastanawiać, żeby nie dopuścić tego obecnego do komunikacji. To jest pan pójdzie jeszcze. Ale z prawnikami muszę to przemyśleć. Nie, no to naprawdę jest bardzo istotne zagadnienie. Proszę, jeszcze pan pójdzie. Bardzo dobrze z prawnikami. Czy to możliwe? No więc słuchajcie, proszę o ciszę. Bez uszczerbliwości powiem, że no chciałbym, żebyśmy się dzisiaj, o ile tak można powiedzieć, rozstali. I tu mówię śmiertelnie poważnie, panie starosto, nie jak na pan powiedział na opuście w Stamborkowie, tylko w Fałkowie. Bardzo poważnie mówię z taką deklaracją, że pan starosta zarząd poprosi i przedstawicieli tych naszych dwóch gmin, bo jestem wyrazicielem i przedstawicielem może takim niepisanym, ale i Rudy Maleńskiej na spotkanie, żebyśmy my naprawdę w najbliższym czasie, no może już nie przedświątecznym, ale jeśli będzie trzeba na przedświątecznym, porozmawiali na ten temat. Upraszałbym panie starosto, żeby w tym czasie, myślę, że na tylu pracowników jest w powiecie, że znajdzie się jeden, prawda, i pojechać do Włoszczowy bardzo blisko i tak dalej, zapytać jak to jest, jak trzeba do prawnika wziąć ze sobą. To tak sugeruję, bo że wiem, że pan starosta jest operatywnym człowiekiem i sam sobie da radę. I myślę, żebyśmy my po tym właśnie się spotkali, bo mówię, ten temat panie starosto nas nie minie. Nie minie. Nie minie, bo on się sam nie rozwiąże. A takie deklaratywne, że no może przemyślimy, może rozpiszemy jeszcze raz tam konkurs, może coś tamtego. Nie. Tu nie może padać słowo może, tylko spotkamy się w najbliższym czasie, nie wiem, tygodnia, dwóch, prawda, siądziemy nad tym tematem, pochylimy się dosłownie, wspólnie zadziałamy. Ja proszę o takie właśnie deklaratywną wypowiedź, panie starosto. Ja wiem, że pan jest tylko jednym, prawda, z członków zarządu powiatu, ale bardzo proszę o przekazanie tych rzeczy zarządowi, bo jak powiadam, sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. I proszę i upraszam z tego miejsca. Mówię, samo to się nie rozwiąże. Zadziałajmy. Ja naprawdę, ja, Rada Gminy, naprawdę jesteśmy w stanie dofinansować to, żeby udziału tutaj starostwa nawet finansowego nie było z Rudą Maleńską. My te rzeczy pokryjemy, te dopłaty 10%, panie starosto. I się o to już pan nie martwi ani zarząd. Ja wiem, że sytuacja jest trudna, u nas też jest trudna, ale no po prostu ja uważam, że kosztem nawet jakiejś inwestycji to właśnie ważniejsze jest. Nie zróbmy kawałka drogi, nie wiem, nie zróbmy kawałka rowu, a umiejmy komunikację. I o to upraszam panie starosto. O to upraszam naprawdę, ale mówię, nie rozmawiajmy tym sposobem, nie chcę już wracać tutaj do pana określeń, że przemyślimy, zobaczymy, tylko o, weźmiemy się i zrobimy, bo to nas nie minie. O, prosiłbym o takie właśnie deklaratywne, prawda, że tak powiem, zachowanie ze strony powiatu. Bo mówię, my mamy doświadczenie w pisaniu tego wniosku. Możemy pomóc. Trzeba będzie panie starosto do rozliczenia. Ja jeszcze raz powtarzam z całą śmiertelnością, wyśmiertelną uwagą, że po prostu jesteśmy w stanie naprawdę pomóc. Bo ja uważam, że wszystko się opiera na tym i daj Boże, żeby da się opierać, że to jest nasz wspólny interes. Nasz wspólny interes. I powiatu, jako prawda instytucji, ale i gminy,
I my tutaj to, że będziemy się przerzucać, tutaj, że ja coś tam niedouczony, nie doczytałem, prawda, czy źle interpretuję, to nic to nie rozwiąże sytuacji, prawda. I takie przerzucanie się, że gmina tu powinna, tu to, ja uważam, że skoro inne powiaty, prawda, mogą to pisać, to nasz powiat może to sama, nawet powinien to napisać, a jak mówię, trzeba, to nie chcę być na zasadzie, prawda, dwa tegierka, prawda, że pomożecie, prawda, pomożemy, prawda, i wspomożemy finansowo i tyle z mojej strony, ale przepraszam, żebyśmy my się rozeszli z jakimiś ustaleniami. Po prostu, że będzie takie spotkanie, dogadamy, my jeszcze gdzieś tam dopytamy, prawda, w innym powiecie, którzy realizują te i to będzie naprawdę, ja uważam, wielka rzecz, panie starosto, na pewno tego panu społeczeństwo nie zapomni, między innymi gminy Farm. I prosiłbym naprawdę o takie właśnie potraktowanie. Dobrze, dziękuję. Pan starosta? Tak, panie wójcie, ja pewnie funkcję wicestarosty nie dlatego, żeby otrzymywał jakieś honory, tylko dlatego, żeby wykonywanie funkcji było zgodne z tym, co mogę świadczyć dla ludzi. Zawsze taką zasadą się kieruję i na wszystkie moje decyzje, w tym decyzjach, które było wprowadzają, one muszą być, tak jak prawnicy mówią, bardzo często zgodna z prawem, na podstawie prawa i w obszarze prawa. I to, no to musi być, my musimy tego przestrzegać. Proszę pana, odnośnie spotkania, ja nigdy nie odmawiałem jakichkolwiek spotkań. Ponieważ ja wzywam pana starosty, biorę udział w dzisiejszej sesji, ponieważ ode mnie odbiega merytorycznie Wydział Komunikacji. Ja za niego odpowiadam. Ja odpowiadam za większość decyzji. I dlatego ja tu biorę udział. I chciałem panu powiedzieć, że naprawdę my potrafimy pisać bardzo dobre wnioski. Niektórym powiatom pomagaliśmy właśnie w napisaniu wniosków. To bardzo fajnie. Tak, proszę pana. I chciałem panu powiedzieć, że w niektórych powiatach, o których pan mówił, starostowie i zarząd, to są nasi koledzy, tymi moi. No, co tym bardziej. Ale że namawiam pana, żeby pan poznał jego opinię po roku prowadzenia i korzystania z funduszu na temat funduszu autobusowego. Dziś moi koledzy mają takie stanowisko, że gdyby mogli, a jutro od jutra by zrezygnowali. Tego nie znam. Ale otrzymuje stanowisko spotkania się. Tylko w szerszej gronie, ale z gminami, gmina Kałtów, gmina Ruda Maneńska oraz tego wiem, Radoszyce też by chciały dołączyć. No, no dziękuję za wypowiedź. Proszę pani Domańska jeszcze chciała zadać pytanie. Chciałam do pana starosty jeszcze się zwrócić. Panie starosto, bo mieliśmy tutaj wspólne posiedzenie komisji, no tak jak dzisiaj, wszyscy radni sołtysi są zatroskani o te przewozy, więc nic nowego nie powiem. No i padło tutaj takie stwierdzenie, taka informacja, bo wszystkim nie wiemy, że była delegacja w starostwie, rozmawiała z panem starostą, no nie wiem, czy z panem, niekoniecznie, i było zapewnienie, że jest możliwość wprowadzenia osoby kolejnej prywatnej, która jest chętna jeździć, żeby te dowozy zapewnić. No chyba dobrze zrozumiałam, a teraz z pana usłyszałam, że nie ma takiej możliwości, żeby wprowadzić kolejnego przewoźnika w przypadku, kiedy ekostamar jest, nie można mu cofnąć koncesji, no nic w sumie nie można zrobić, nie ma żadnego, nie wiem, jakiegoś bata, haczyka, żeby tego przewoźnika z ekostamaru jakoś zmobilizować, żeby jeździł. Więc no nie rozumiem, są jakieś rozbieżne, niespójne informacje. No poza tym, panie starosto, do mnie i innych radnych sołtysów wybrano jako przedstawicieli. I taka babcia, taki dziadziuś, z całym szacunkiem, osoba schorowana, ona nie rozumie tego. Poczekamy, zobaczymy, wnioski i tak dalej. Ona chce szybkich, drastycznych podjęcia decyzji. To nie ma nad czym dywagować, więc ja bardzo przepraszam, z całym szacunkiem.
po to tu jesteśmy wszyscy, żeby podjąć szybciutkie jakieś kroki, żeby to jakoś rozwiązać. No, była informacja, że od dnia 1 kwietnia będzie połączenie komunikacja, a teraz się okazuje, że nie będzie. No przecież już nie chcę używać brzydkich słów, bo nie trzeba, nie wolno, ale każdy by się zdenerwował. I teraz proszę jeszcze o tą informację rozbieżną. Można, nie można. Teraz się okazuje, że nie można. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja nie znam udziału w spotkaniu, które miało miejsce chyba z panem starostą Piecem, bo informował mnie, że było takie spotkanie i to nie wiedziałem, czy z gminą Falku, czy z Rudą. Ale jak się okazało, zrozumiałem. I do pani pytania. Proszę pani, tak, pan starosta posiadał taką wiedzę, że zgodził się jeden z przewoźników, ale to jest ten przewoźnik, który przyszedł na 3 tygodnie temu do nas, zgodził się. W piątek omówiliśmy szczegóły, a w poniedziałek będzie mi odmówił, że nie będzie świadczył. Ale, tak jak powiedziałem, przepraszam panie przewodniczący, przykro mi, że moje określenia wywołują takie negatywny odbiór. Ale ja nie mogę w formie takiej powiedzieć, że zrobię, że będzie, bo to jest, byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne, bo przyjdę na następną sesję, państwo mnie z tego rozliczycie. I ja muszę mówić, deklarować na podstawie prawnych możliwości i możliwości powiatu. I proszę państwa, naprawdę, zresztą rozmawiałem z panem starostą Piecem i muszę powtórzyć to tak nielubione przez państwa określenie. Będziemy myśleć, będziemy dążyć do tego, żeby coś zrobić z tą linią. No, być może ogłosimy następny na przetarg. Może będą chętni. A jak nie, to się wspólnie zastanowimy. Usiądziemy, spotkamy się, będziemy myśleć. Dziękuję. Panie starosto, tak zmierzę. Czy państwo radni jeszcze mają jakieś pytania? Pani Śliwińska, proszę. Dziękuję. Panie starosto, w jakim czasie możecie zorganizować tę przetarg? Tu mam starosta, że będziemy myśleć, możemy. Jaki jest stan? I jeszcze jedno pytanie. Pan tu powiedział, że 10% dopłacić może do starostwa, tak? To tak, może przekazać te środki. Więc widzicie państwo, że trwało czasu, tak? Wiemy, że pandemia trwała czasu. Wiadomo, że na początku nikt nie wiedział, jak to długo będzie trwało i tak dalej. My radni zgłaszaliśmy ten problem już dawno i teraz po obserwacji, posłuchaniu tej dyskusji, wniosek się nasuwa taki, że przede wszystkim pan starosta powinien być zaproszony, jakoś wtedy przegapiliśmy to, zaproszony przynajmniej w grudniu. Bo okazuje się, że pan starosta mówi, że budżet nie ma, tak, 2021, w budżecie starostwa nie ma pieniędzy, żeby dofinansować takiego przewoźnika. Ja mówię, cały czas o tym nowym przewoźniku. Nie mówię o tym, który teraz jeździ. Bo zgadzam się z tym, że ten przewoźnik ekostawalu nie wywiązuje się, każdy wie. Ale o co mi chodzi, podsumowując. Tak jak powiedziała pani radna Domańska, że taki typowy Kowalski, bo nie interesuje, czy będzie to rok czasu rozmawiać czy pół roku, nie jutro, dzisiaj chce jechać. I teraz prosimy o ten przetarg jak najszybciej, bo znów będzie taki czas. Gmina napisze, załóżmy tam przewodniczący pan do przewodniczącego, do, czy tam do starosty do Końskiej. Końskie będzie odpowiadało 2 tygodnie, bo tak pismo działa, tak? No, już według prawa tak to wszystko działa. A zwykły Kowalski nie ma gdzieś czym jechać. I dlatego apelujemy, żeby ten przetarg, bardzo prosimy, żeby pan starosta ten przetarg jak najszybciej ogłosił. Liczymy, że ten nowy przewoźnik zgłosi się. Pomoc, jak powiedziałam, miał obiecaną i sam powiedział, że był zadowolony z tej pomocy ze starostwa, że rzeczywiście ci państwo pomogli mu dużo sprawa, więc liczymy, że dalej państwo pomogą. Pan przewoźnik się zgodzi, bo też jak to pan powiedział starosta, rzeczywiście może wszystko być pięknie ładnie, a on ładnie mi powie, że nie. Będziemy go namawiać, żeby skorzystał z tego, a z państwa strony prosimy właśnie o wszelkie wsparcie tego nowego przewoźnika. Dziękuję bardzo. Jak najszybciej też trzeba. Dziękuję.
Proszę pana starosta. Panie przewodniczący, proszę panią, ja uważam, że więcej jakichś rozstrzygnięć, więcej uzgodnień między gminą Gruda i Wałkowem i powiatem nastąpi na tym spotkaniu. Bo proszę panią, ogłosić nabór konkurs, my jutro usiądziemy przy przyrodę ogłosimy. To jest nabór komercyjny, który wynika z, to znaczy komercyjny. Biznesmen, przewoźnik, przewoźnik ryzyko z tej swojej działalności. Albo zyska, to wydłuży, albo pewnie się sprawy. I to jest komercyjne. A teraz ja uważam, że na tym spotkaniu, które na pewno dojdzie w Poznaniu, tam zapadną najważniejsze decyzje. I być może, że, no nie wiem, na ten moment, proszę pamiętać, że jeżeli by w formie komercyjnej zgłosił się jakiś przewoźnik, nie był zastraszany, to być może wspólnie w trójkę, powiat, gmina, wzięlibyśmy po dokładnym rozliczeniu się tego przewoźnika te uzupełnienie przez niego strat. Wspólny fundusz, porozumienie gminno-powiatowe, które by stwarzało możliwość poniesienia w naszych kosztach tych strat ewentualnych, które tam może przejść. To musi, będziemy myśleć, ja tak uważam, spotkamy się, na pewno coś się wydarzy. Dziękuję, proszę pani. To bardzo prosimy o to spotkanie z wójtami jak najszybciej. Jak najszybciej po prostu. Dziękuję. Ja bym, panie przewodniczący, miał taką propozycję. Bardzo proszę podjąć się zorganizowania tego spotkania. Ja ze swej strony prawie, że od nas będą pewne władze i proszę z gminą Ogólna. Dobrze, w takim razie ja oczywiście przyjmuję to i jak najbardziej zorganizujemy takie spotkanie po świętach, niezwłocznie po świętach, uzgodnimy z panem starostą termin, ale sądzę, że będzie to niezwłocznie po świętach. Przed świętami, to znaczy my nie możemy, nie chodzi o to, żebyśmy się spotkali, żeby się spotkać. Za krótki okres. Nie, bo trzeba się przygotować do spotkania, bo spotkać się i porozmawiać, to nie o to chodzi. Jeżeli mamy się przygotować, to trzeba do tego podejść poważnie i to spotkanie ma wypracować konkretne jakieś decyzje, a nie tylko po to, żeby się spotkać. Notabene pani radnej muszę przypomnieć, że myśmy wystąpili do starostwa już w styczniu z pismem o udział w sesji, nie za późno. To tak odnosząc się do wypowiedzi. Nie chciałem... Czy jeszcze państwo mają jakieś pytania? Panie starosto. Panie przewodniczący, proszę rozważyć, czy w tym spotkaniu nie powinien wziąć udział też od nas prawnik z każdej gminy, tak, żeby nas wyprowadzać czasami albo odpowiadać pozytywnie. Oczywiście, pan starosta ma rację, bo my tu nie jesteśmy mecenasami. I pan mecenas z naszej strony i z państwa strony, wtedy możemy, że tak powiem, bardziej merytorycznie rozmawiać, bo ktoś nam wyjaśni, wyłoży wykładnie prawa. My z naszej strony weźmiemy prawnika, bo to musi być wszystko tak mniej więcej na to. Okej, dobrze. W takim razie to spotkanie po świętach w uzgodnieniu z panem starostą, w uzgodnieniu z panem wójtem z Rudy i z panem wójtem Zadoszyn, bo pan też był zainteresowany. Czy pan starosta sugeruje, żeby to był Fałków Ruda tutaj dotyczący tej linii? Wie pan, zapisko ust, pan trzyma mikrofon i się to zlewa. A, przepraszam. Nie dokładnie zrozumiałem sens. Okej. Czy pan starosta sugeruje, żeby to były tylko przedstawiciele Fałkowa i Rudy Małynieckiej, czy Radoszyce też były zainteresowane? Oficjalnie u nas nie było problemu Radoszycy. Jest tam petycja podpisana przez trzy gminy, ale petycje rozpatrywane są na innych zasadach. To komisja petycji skargi i wniosku, ona zajmie się albo zajęła się ich też. Natomiast w takiej formie, jak my tutaj dyskutujemy, gmina Radoszyce nie brała udziału. Dobrze, w takim razie spotkanie między starostwem gminą Fałków i gminą Ruda Maleniecka.
Być może od nas będzie starosta i może mogą być, że to jedna bądź dwie osoby. Jedna osoba merytoryczna w komunikacji i jeszcze jedna osoba z zarządu. Bo to wtedy... no, oczywiście, no tak, żeby były osoby no, decyzyjne, które mogą coś ustalić. No dobrze, proszę Państwa, czy jeszcze coś nam się nasuwa? Czyli z dzisiejszego spotkania naszego wniosek jest taki, będziemy zrobimy spotkanie robocze, które spróbuje wypracować jakieś rozwiązanie. No, ja tutaj przysłuchując się tej dyskusji, też mi się taki wniosek nasunął, Panie Starosto, że no to, co Pan mówił wcześniej powiedział, to nas nie minie, no my jesteśmy po to, choćby to było 1000 przeszkód, tak? No to my musimy, nie pójdziemy do nikogo innego. No my musimy jako samorządowcy to rozwiązać. Podzielam Pańskie zdanie, Panie Przewodniczący. Przyjechałem z takim nastawieniem, ja przedstawiam fakty, ale przyjechałem z nastawieniem, że ten problem wcześniej czy później no musimy rozwiązać. Nie miałem zamiaru chodzić z Państwem w ostrą polemikę, bądź z Panem Wójtem. Przedstawić miałem nasze punkty widzenia, nasze punkty takie, przedstawić rzeczywistość i wierzę w to, że spotkanie będzie korzystne obu stron dla wszystkich, dla ludzi. Dobrze, dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Dziękuję bardzo Panu Staroście za przybycie i za te słowa, które tutaj powiedział, deklarację. Proszę od Rady Gminy, od naszych mieszkańców przyjąć życzenia świąteczne. Najlepsze życzenia świąteczne. Zdrowia, przede wszystkim zdrowia i nadziei, że ta sytuacja będzie rozwiązana i ogólnie nadziei na naszą dobrą współpracę. Dziękuję bardzo jeszcze raz Panu Staroście. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do punktu kolejnego, bo na pewno już Pan w trakcie otworzył okna, ale należy przewietrzyć salę i zrobić przerwę w obradach, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy rozpatrzyli ten punkt dotyczący projekt uchwały dotyczący wyrażenia niewyrażenia zgody na potępnienie w budżecie gminy Pałków na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Prosiłbym o uwagę, bo potem jest tak, że nie wiemy, o czym mówimy na sesji. Proszę Państwa, było wspólne posiedzenie komisji, na którym rozmawialiśmy dosyć długo i rozpatrywaliśmy wszystkie za i przeciw. Była propozycja, żeby ten fundusz sołecki, no zastanowić się nad tym, czy go wydzielić, czy go nie wydzielić. W końcu na wniosek pana radnego Jarosława Kaczmarka też stwierdziliśmy, żeby zrobić w no, jakimś późniejszym czasie takie spotkanie, które Państwu sołtysom by przybliżyło problematykę Funduszu Sołeckiego. Wspomnę, że no, w tym roku myśmy byli takie stanowisko po części było reprezentowane przez Radę Gminy, że w tym roku no, to już jest trochę sprawa jakby przesądzona, bo po pierwsze mamy pandemię, po drugie jesteśmy nieprzygotowani do tego. No i chcielibyśmy usłyszeć zdanie sołtysów, bo Rada Gminy podejmuje uchwałę, ale no w dużej mierze to sołtysi i Rady Sołeckie by to realizowały. Więc jeśli Państwo sołtysi chcą zabrać głos, to teraz bardzo proszę. Pani... Pani Gabriela Kowalska. Proszę włączyć. Panie Piotrze, moim zdaniem nie potrzeba jest wydzielania funduszu społecznego, mojego zdania, ponieważ my jesteśmy, nasze wsie są bardzo małe. Fundusze są bardzo małe i my chcąc zrobić coś z tego funduszu, no to niestety nie możemy. Jest
jest w całości, to wiadomo, bo tu jest siła, zawsze coś więcej można zrobić. A tak, no niestety, no my też musimy się z tego rozliczyć, prowadzić ten fundusz, musi być Rada Sołecka. Moim zdaniem nie jest to potrzebne wydzielenia z budżetu. Dziękuję. Czy Państwa, proszę jeszcze może, ktoś z Państwa sołtysów chce zabrać głos? No ja jestem za tym, aby przed naczyni, bo na przykład jak na przykład proszę, nie mamy publikacji, nie mamy publikacji, zaprosiliśmy by nieraz jakiś, no i nie ma, i my byśmy byli za tym, abyśmy dostali ten fundusz. No nie mamy po prostu warunków nawet. Już szkoła gospodyń, to już mamy mało tych pieniędzy i chcemy już, no na dzień dzisiejszy to już, no dużo robimy z tego, no ale no niestety wszystkiego nie budowamy zrobić, bo tam jest tylko 4000 rocznie. A nie na całe złe. Nie, 4000 złotych mamy dofinansowania szkoła gospodyń rocznie tylko rocznie. No ale też nie możemy organizować różnych ze względu na warunki sanitarne. No nie ma warunków sanitarnych, no niestety. To jest 30 parę lat, jak remiza powstała i nie ma tych warunków. No nie ma. Dlatego jestem za tym, aby przeznaczyć to. Rozumiem, proszę. Dziękuję. Ja bym proponował zależeć od podstaw. Z czym to się wiąże na sobie? Jak obowiązki? I tak dalej, i tak dalej. To jest misja popełnienia, a... No więc właśnie o tym żeśmy rozmawiali, ponieważ sytuacja jest taka, jaka jest, że w zasadzie wszelkie szkolenia, jakieś zebrania i tak dalej są niemożliwe do zorganizowania. Tu na wspólnych komisjach doszliśmy do takiego wniosku, że możemy zaprosić osoby, które korzystały z Funduszu Sołeckiego, osoby, które odchodzą od Funduszu Sołeckiego, bo są to różne, różnie to wygląda w różnych gminach. I stąd taka padła propozycja, żeby najpierw no, wysłuchać takich osób i potem podejmować decyzję w oparciu o wszystkie te argumenty za i przeciw. Jeśli mam powiedzieć tak pokrótce, jak to wygląda, no to musi być zgodnie z ustawą Rada Sołecka, która zatwierdzi jakieś zadanie, które jest do realizacji. To zadanie musi być zadaniem własnym gminy. Składa wniosek do wójta, wójt ocenia to pod względem formalnym, ten wniosek do 30 września, ocenia to pod względem formalnym i potem ten wniosek trafia do Rady Gminy i Rada Gminy go uchwałą zatwierdza, bądź nie zatwierdza. Tak to jest taki bardzo telegraficzny skrót. No ale tą decyzję mamy podjąć dziś o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody, bo zgodnie z prawem jest ona do 31 marca i mówimy o Funduszu Sołeckim w roku 2022. Czy jeszcze jakieś potrzebne są wyjaśnienia, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę Pani Agnieszka Zbędź. No tak jak Pan Przewodniczący powiedział, było to Państwa sołtysów. Ostatnio w ubiegłym tygodniu dyskutowaliśmy tydzień ponad temu, tak, na temat wyodrębnienia tego funduszu, może nie na 22, bo dzisiaj musimy taką uchwałę podjąć, ale z tego co widać, no jest już, to jest Państwa zapotrzebowanie, jakieś tam też wątpliwości, jak to działa. Więc ja też apelowałam, żeby w przyszłości, no może w tym roku podjąć ten temat, jesienią, tak jak Pan Wójt też deklarował, żeby zaprosić osoby nas z sąsiednich gmin, poruszać jakieś opinie, doświadczenia i praktyczny sposób, jak to jest realizowane. Ja tu też no, kogoś, kto jakby w takim stopniu wiedzy merytorycznej tak wdraża to w różnych regionach Polski, zajmuje się właśnie szkoleniem warsztatowo, pracuje zarówno i sołtysami, i z urzędnikami, no bo ja to nie chciałabym Państwu tak wykładać swojej wiedzy, jak mam na ten temat. Natomiast no, proszę mi tutaj na słowo, że nie jest to jakaś sprawa nie do przejścia do naszych społeczności tak wiejskich. Ale to jest dodatkowo pracy dla sołtysów, tak?
Bez dodatkowy obowiązek na sobie. Natomiast jest to wezwanie do pobudzenia jakiejś lokalnej aktywności w naszym społeczności. I mam pytanie. Chwileczkę już. Wydatkowanie pieniędzy naszych. Moja wieś to osoby 60+. Proszę mi powiedzieć, same starsze panie, co ja mam z takimi osobami działać? No jak? No 60+, to ja może za... No ale to nie możesz skorzystać z tego funduszu. No właśnie, no to nie możesz. Ja bym nie zrezygnowała z tego funduszu. Znaczy, no my i tak tutaj jadą tutaj. No właśnie, właśnie. Się do... Proszę Państwa, chodzi o to... ...imprezy już nie robią i nie mają. Ale proszę Państwa, jest porządek zebrania, już mi dzisiaj na to zwracano uwagę, przepraszam, bo nie dopilnowałem, więc proszę, żebyśmy tego porządku pilnowali. Rada podejmuje decyzję, ale chcieliśmy Państwa po to, między innymi dzisiaj jesteście Państwo zaproszeni, bo niestety w ubiegłym roku była też pandemia i podejmowaliśmy decyzję bez Państwa. No takie, że przez wiele lat ten fundusz sołecki nie był wydzielany. Między innymi ze względu na inwestycje, tak jak to Pan Wójt podkreślał na wspólnych komisjach, że są to wydzielone pieniądze z inwestycji gminnych około, na chwilę obecną, jak Pani Skarbnik policzyła, to jest ponad 400 tysięcy. Więc należało te pieniądze wyłączyć, żeby wyznaczyć na fundusz sołecki. Więc tutaj Państwa opinia jest ważna, jak Państwo to postrzegają, natomiast tak jak tu Pani Radna już zaznaczyła w tym roku, zresztą ja też takie zdanie zaprezentowałem na wspólnej komisji, że w tym roku myślę, że jest sprawa przesądzona, że ten fundusz sołecki nie wydzielimy. Natomiast co do spotkania i no, sołtysami i przedstawienia wszystkich za i przeciw, to jak najbardziej tak. Proszę. Takie spotkanie z naszych wydał, bo ja na przykład nie wiem, czy to się je i na jakie to są fundusze, na co wydać to znaczy. Jeżeli mogę, to nie wiem. Większą wiedzę na przykład. Dobrze, dziękuję. Proszę pan mecenas. Proszę Państwa, jeżeli ja mogę się podzielić z wiedzą na temat funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to taki troszeczkę odłam, proszę Państwa, gdzie w dużych miastach powstawały tak zwane fundusze obywatelskie i to mam też na myśli miasta powiatowe, bo rzeczywiście tam czasami są tak zwane rady osiedla i tak dalej, i tak dalej. I one w tym czasie chciały ewentualnie realizować pewne zajęcia. Ja uważam, że na terenach tego typu, jak gmina Fałków, no wspólne działanie i szukanie, przeznaczanie wszystkich środków na tak zwane inwestycje wspólne, no bo to ciągi prawie mamy za sobą, pracujemy nad kanalizacją i uważam, że zabieranie na dzień dzisiejszy środków na jakieś tam drobniejsze cele, które one mogą jeszcze czekać realizacji na jakieś późniejsze, jak już te główne cele były zrealizowane, to dopiero wtedy można się zastanawiać, czy te parę złotych, które by przypadało na dane sołectwo, wyodrębniać. Wymaga to, proszę Państwa, prowadzenia ewidencji pewnej. Jeżeli się zrobi pewne zadanie, zamierzy go się i ono zostanie akceptowane, trzeba przeprowadzić przetarg w trybie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy i tak dalej. Trzeba odpowiednio zebrać wszystkie faktury, trzeba mieć pewne pozwolenia, zgłoszenia. Wspólnie nam jest łatwiej gospodarować tymi środkami, proszę Państwa. Chodzi tylko o to, że Rada corocznie się zajmuje tym problemem, czy tą sprawą, może nie problemem, i na dany rok, w terminie do 31 marca, roku poprzedzającego roku, na który ten fundusz miałby być wydzielany, no pyta Radę, no pyta Państwa sołtysów, czy takie działanie podjęć, czy nie, bo jest to obowiązek ustawowy. Z tego względu pytam. Proszę Państwa, ja miałem obsługę w Łopusznie, gdzie wydzielono ten fundusz. Niesamowite problemy były. Regionalna Izba Obrachunkowa później kwestionowała, bo ktoś w Radzie Sołecznej, czy zamawiając jakiegoś wykonawcę, robili to czasami bez żadnej umowy i tak dalej, były później duże problemy, żeby to wszystko scementować jak gdyby do poprawnego jakiegoś wyglądu
i później już też zrezygnowano z tego funduszu, choć nie mówię, że on może nie wracać, ale ja uważam, że w warunkach takich, jak działa w tej chwili gmina V, zresztą Państwo widzicie, że się realizuje drogę, no bo co by mieli powiedzieć, no pewnie ci, co jeszcze nie mają zrobionej kanalizacji, czy innych takich wspólnych celów bardzo priorytetowych, no to mogą powiedzieć, no dobrze, no to teraz nam zabieracie inne sołectwa środki, bo wycieracie, a myśmy chcieli, żeby to przyspieszyć. Czasami, proszę Państwa, brakuje 100 tysięcy się inwestycji nie zrealizuje. Dlatego uważam, że realizując zadania te ogólne, po ich zrealizowaniu, jakbyśmy już nie mieli na co wydawać, na te tak zwane pierwsze potrzeby, to wtedy możemy rozważać, czy coś zrobić, czy nie. Jeżeli Pani mówi, że w budynku remizy nie ma węzła sanitarnego, to nie ma przeszkód, żeby go wprowadzić i realizować, to nie jest możliwe. Tylko no, trzeba no, to odpowiednio ustawić w czasie, ale to sam nie trzeba na ten cel funduszu sołeckiego. No to można zdać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo na sobie. Ja myślę, że już dyskutowaliśmy na długo. Pan Kaczmarek jeszcze chciał zabrać głos. Proszę. Ja obiecałem na komisji łączonej, że nie będę zabierał tej kwestii głosu, i tak chciałbym dotrzymać tego. Jednakże tu po wielu tutaj głosach, które są, które padły, w ogóle zostały jak gdyby no, powiedziane, to przede wszystkim chodzi o to, że proponowałbym jeszcze raz tutaj jak gdyby w związku z tym, znaczy zgodnie z tym, co Pan Przewodniczący wspomniał, że jestem wnioskodawcą tego pomysłu czy projektu, jeszcze znaczy proponowałbym zapoznać się poprzez uświadomienie nas przez osobę, która wypełniła rolę eksperta w tym zakresie, z pełną wiedzą odnośnie wykorzystania tego funduszu. Jeśli chodzi tutaj, przepraszam Panie Mecenasie, to może trochę będę w polemikę, bo tak radny się już tak wywodzi. Rzeczywiście nie chciałbym na to zgodzić. Ale przede wszystkim jeszcze trzeba tu uwzględnić sprawę takiego szczegółu, że rzeczywiście sprawa jak wtedy wyodrębnienia tego funduszu to jest większy problem jak gdyby, ale przede wszystkim spoczywa on na urzędzie gminy. Jeśli chodzi o tę kwestię znowelizowanej ustawy o wyodrębnieniu funduszu sołeckim z 2014 roku, bo jak pamiętamy, on został zapoczątkowany w 2009 i naówczas rzeczywiście na sołtysów spadały no, zobowiązania związane z tym funduszem, z działaniem tego funduszu, no dosyć duże i z tego powodu no nie do końca jak gdyby ten przekaz jest na tę chwilę właściwie no, właściwy. I dlatego też w związku z tym chciałbym tylko to powiedzieć, że naprawdę jeśli chodzi o samych sołtysów, to tego, co ja go wziąłem wiedzę, czy mam wiedzę w tym zakresie, oczywiście to jak mówię, bo sam też chętnie skorzystałbym z usług danego eksperta, czy też osoby, która w tej materii ma wiedzę dużą. Konkretnie też bym po prostu jak gdyby skorzystał z tego i jednocześnie też sołtysi mogliby jak gdyby być naprowadzeni na dużo lepsze tory, jak gdyby wykorzystanie tego właśnie funduszu. Ja w tej chwili, pomimo to, że podkreśliłem jak gdyby troszeczkę no, kwestie, czy też posiadam jak gdyby pewne znamiona wiedzy w tym zakresie, to tak jak mówię, jestem daleki od tego, żeby się chełpić w tym żebym miał jakiekolwiek znaczy większe doświadczenie. Ale mimo wszystko to, tak jak tutaj Pan Przewodniczący wspomniał, warto by było wykorzystać jakąś chwilę czasu w danym segmencie czasowym tego roku, żeby ewentualnie no, sprostać, znaczy się wypełnić czas i ewentualnie, żeby się zapoznać z tą wiedzą. Przede wszystkim, tak jak jest mowa tutaj
o sołtysach. I no może na tyle, bo jak chciałbym dalej, to ja powiedziałem. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, myśmy już dyskutowali dość długo. Państwa, Państwo sołtysi też teraz część tej dyskusji poznali. Myślę, że już wniosek był taki na komisjach, że każdy po dyskusji wyciągnie sobie, wyrobił sobie zdanie i zagłosuje według swojego przekonania. Natomiast co do spotkania, jeżeli na to warunki pozwolą takiego, które by Państwu no, przybliżyło tą tematykę, to wtedy będziemy takie spotkanie organizować, na ile, mam nadzieję, sytuacja z pandemią i wszystkimi innymi trudnościami ustąpi. W związku z tym zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania nad tym projektem uchwały. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Pałkowie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia, niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pałków na 2022 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie artykułu 2 ust. 1 ustawy o Funduszu Sołeckim Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pałków środków stanowiących Fundusz Sołecki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się budowie Gminy Pałków. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przypomnę, znaczy rozumiem, że wszyscy słyszeli projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Albo nie wyrażenie. Nie wyrażenie. Nie wyrażenie. Proszę, może wyżej. Imiennie musimy zapisać, bo potem tak. Nie zagłosujemy. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw tej uchwale? Dwie osoby. Dwie osoby są przeciw. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta większością głosów 12 za, 2 przeciw. Proszę Państwa, zanim jeszcze przejdziemy do, znaczy za chwilę zrobimy przerwę, ja to chciałbym powiedzieć, tutaj skierować słowo do Państwa sołtysów, ponieważ był Dzień Sołtysa. To przyjmijcie Państwo od nas najlepsze życzenia od Rady Gminy. Wszelkiej pomyślności w tej działalności, abyście byli docenieni za swoją działalność, a mieszkańcy wyrazili swoją wdzięczność. Bardzo bym prosił o ciszę. Jeszcze raz od Rady Gminy wszelkiej pomyślności dla Was zdrowia. I błogosławieństwa Bożego na dalszą pracę. Swoje życzenia przysłał także tutaj imiennie do każdego z Państwa marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Dętkowski. Pozwólcie Państwo, że ja odczytam treść i potem Państwo otrzymacie ten. Samorządność w najlepszym wydaniu rodzi się w niewielkich społecznościach. Niekwestionowanymi liderami środowisk miejskich są sołtysi. To Państwo wiecie najwięcej o swojej małej ojczyźnie, macie świadomość lokalnych problemów i potrzeb. Z poświęceniem zajmujecie się sprawami lokalnych społeczności, starając się rozwiązać problemy, mobilizować do działania i przyjmować nowe wyzwania. Współpracujecie z lokalnymi organizacjami, które mogą pozyskiwać fundusze zewnętrzne, aktywizując lokalną społeczność. Podejmujecie inicjatywy ożywiające życie kulturalne na wsi. Potraficie słuchać i rozmawiać z ludźmi, zmotywować ich do działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Jesteście najaktywniejszymi ludźmi swoich społeczności, wykonując na co dzień obowiązki znacznie przekraczające wymagania stawiane sołtysowi. Te wysiłki nie zawsze są wystarczająco doceniane, dlatego przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa chciałbym złożyć Państwu wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Służba sołtysa ma wyjątkowy charakter, ponieważ jesteście Państwo zarówno gospodarzami, jak i przedstawicielami wsi, których mieszkańcy, powierzając Wam tę znaczącą funkcję, obdarzyli ogromnym zaufaniem.
Należy docenić w tym miejscu nieocenioną rolę Rady Sołeckiej, będącej ogromnym wsparciem każdego sołtysa. Dlatego w tym wyjątkowym dniu życzę panu, pani i całej rodzinie sołeckiej dużo zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, a także wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym. Niech nigdy nie zabraknie państwu wytrwałości, a wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządowymi przyniosą satysfakcję z dokonań i zaowocują wspomnianymi, wspaniałymi inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności. Podpisano Andrzej Będkowski, marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Te życzenia państwu za chwilę tutaj przekażę. Zarządzam 15 minut przerwy, żebyśmy mogli przewietrzyć salę z zachowaniem reżimu sanitarnego. Bardzo proszę, a tak nas po prostu zapraszam tutaj na